Dzień dobry, witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Tym milej, że spotykam się z Państwem w dniu szczególnym. Mamy walentynki, ale mieliśmy i mam nadzieję, że mamy Dzień Kobiet. To jest takie święto, kiedy wspominamy wiersze, akademie i to, co działo się przed laty. Proszę Państwa, to dzień ważny, być może ważniejszy od wszystkich innych świąt, dlatego że obchodzony na całym świecie. To socjalistki, kobiety wyzwolone ustanowiły to święto, które trwa od 1910 roku, a stało się to wszystko w Kopenhadze. I my, spotykając się w księgarni ze znajomymi, wspominamy ten dzień, kiedy panowie spacerowali z goździkiem czy różą i niezniszczalną czekoladą Wedlowską odbywały się akademie, ale było to święto pełne uczucia, wspomnień kobiet, tych pięknych, eleganckich, czułych, zaradnych bo to wtedy było ich święto. Niech by to święto trwało cały rok, ale na pewno było bardzo przyjemnie właśnie tego dnia, 8 marca. I tak było u nas, tego 8 marca, kiedy spotkając się w księgarni, wspominaliśmy to święto. Wspominaliśmy poezję, wiersze, wspominaliśmy dawne dni. Pozwolę sobie przypomnieć za sprawą pani Wisławy Szymporskiej, Taki wiersz Pierwsza Miłość. Mówią, że pierwsza miłość najważniejsza. To bardzo romantyczny, ale nie mój przypadek. Coś między nami było i nie było. Działo się i podziało. Nie drżą mi ręce, kiedy natrafiam na drobne pamiątki i zwitek listów przewiązanych sznurkiem. Żeby chociaż wstążeczką. Nasze jedyne spotkania po latach to rozmowa dwóch krzeseł. Przy zimnym stoliku, inne miłości, głęboko do tej pory oddychają we mnie, tej brak tchu, żeby westchnąć. Bardzo lubianą przez dzieci, zwłaszcza, ale nie tylko, jest oczywiście pani Emilka. Bo któż nie zna Emilki też. I jej wielkiego serca, i takiej pogodnej duszy, żeby opowiedzieć w swoich wierszach, co w tej duszy jej gra, spotykając się na co dzień, abyśmy zawsze mogli sobie szczerze i serdecznie patrzeć w oczy, jak również na siebie w lustrze. I takie są te myśli, które pani Emilia też przywołała w wierszu Głosy. Są głosy bliskie, kochane. Są rozpoznawalne znane i nieznane, i jest najcichszy, trudny do usłyszenia, jak cień idzie z nami przez życie głos sumienia. Nie każdy tego dnia będzie miał możliwość spotkania kogoś bliskiego, otrzymania tego kwiatuszka czy tej niezapomnianej czekolady. Będą też osoby samotnie spędzające ten dzień, no jakżeż, w fotelu przed telewizorem. To również nie umknęło Emilii, dając wyraz w takim wierszu. Płaski świat w samotnych domach samotni ludzie. Wpatrzeni w ekran telewizora, wędrują po kontynentach dwuwymiarowej rzeczywistości, z przekazem w jedną stronę przestrzeń wypełniona głosami i oczy pełne kolorów, dopóki głuchą ciszą nie zapadnie ciemność. Jeszcze chciałabym przywołać tak bardzo szybko wiersze. Cud miłości pani Anusz. To pani, która kiedyś mieszkała w Tomaszowie, obecnie mieszka w Warszawie, ale jej wiersze również nadają się bardzo na dzisiejsze wspomnienia i dzisiejszy dzień i spotkania. Przy herbacie, być może wieczorem, bo to również wiersze o miłości. Jeśli mówimy o takim dniu, to nie sposób powiedzieć o takich dwóch ważnych książkach, które się ukazały jakby na okoliczność tego dnia. To książki o kobietach, to książki o modzie. I z całą pewnością, kto tą modą się interesuje, to będą to biografie dla niego. Pierwszą książką, o której bym chciała opowiedzieć, to jest książka Heleny Rubinstein, kobieta, która wymyśliła piękno. Urodziła się na krakowskim Kazimierzu. Była osobą maleńką, drobniutką, yy, bardzo przedsiębiorczą. Miała wiele sióstr i bardzo wcześnie, jako młoda dziewczyna, spakowała. Kilkanaście słoików ze swoimi miksturami i wyruszyła w samotną podróż do Australii. Była muzą Picassa i Salwadora Dali. To właśnie jej kosmetyki podbiły świat i są do tej pory znane na całym świecie. Stworzyła fortunę, lubiła piękną biżuterię, wędrowała z tej Australii do Rosji i Ameryki, a znał ją i zna Cały świat. Przypomina mi się taka zabawna historia związana z kosmetykami pani Heleny Rubinstein, o której opowiadała Katarzyna Grochola. Te kosmetyki, dlatego że tak ekskluzywne są drogie, a jeszcze do tego mają przepiękne opakowania i flakony, kiedy pani Małgorzata dostała taki bardzo, bardzo drogi i wspaniały krem, żali jej było ruszać i używać, bo ją tak. Zachwycało pudełeczko, w którym zakryty był ten czar kosmetyków Heleny Rubinstein. Skończyło się na tym, że krem przestał mieć ważność i trzeba było ten krem wyrzucić. Pani Helena Rubinstein zawsze w tej modzie wybiegała o krok do przodu. Była tak cudowną kobietą, że już na miarę tamtych czasów wiedziała jak reklamować, jak prezentować i jak sprzedawać swoją osobę i swoje znakomite kosmetyki. To ona była przed Diorem, przed... Coco Chanel i przed tymi wszystkimi znanymi i uznanymi, których znamy do tej pory. W 2007 roku twarzą jej marki stała się demi mur, bo, tak jak mówiono, Helena Rubinstein byłaby zadowolona z tej postaci. Mała, inteligentna, przedsiębiorcza, tak jak mistrzyni mogła. Z honorami pełnić i pełniła rolę właśnie takiej kobiety, która reklamuje kosmetyki Heleny Rubinstein. Kolejnym prezentem na Dzień Kobiet i dla Kobiet jest książka, która ukazała się w znaku, a jest to znakomita biografia Maxa Factora. To jest człowiek, którego korzenie są z łodzi. Wspaniała rodzina. Tak się stało, że praktykował u fryzjera. Yy, stał się znakomitym znawcą włosów i robienia peruk. Wyjechał do Rosji. Robił zadziwiającą karierę w Moskwie, ale jego marzeniem po odwiedzeniu Niemców, Paryża. Było oczywiście Hollywood. To tam właśnie się znalazł, żeby zajmować się aktorami. Dyktował trendy, ustalał kanony piękna. To on stworzył nowoczesną kobietę, bo wtedy makijaż nie był modny. Malowały się tylko kobiety lekkich obyczajów i aktorki. A nasz Max Faktor, osoba bardzo znana i jego kosmetyki na dzień dzisiejszy, Zostały wiedza i kosmetyki wykorzystywane w wytwórni filmowej w Hollywood. Takie sławy jak Marlena Dietrich, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, a nawet John Wayne korzystali z jego wiedzy i jego mądrości. Zanim Rudolf Valentino stał się bożyszczem kobiet, uważano, że ma zbyt ciemną karnację, by występować w kinie pewnie nigdy nie stałby się światową gwiazdą gdyby nie specjalny podkład, który wynalazł dla niego Max Factor. To właśnie o takim człowieku, który pochodził z Polski, jest ta książka. Wiele tu znanych i wspaniałych nazwisk. Tak się złożyło, że takie ciekawostki z mody, urody pojawiły się na to święto Dzień Kobiet. W związku z tym, że miałam to szczęście spotkać się z Państwem, z Paniami w tym dniu, pozwolą Panie, że złożę najlepsze życzenia, bardzo wielu radości, takiego piękna i pogody ducha na co dzień. Niech to piękno i ten cudowny wieczór, i ten cudowny dzień trwa jak najdłużej, i abyśmy były zawsze doceniane, podziwiane, lubiane i takie podobające się panom, ale nie tylko, bo to jest bardzo przyjemne. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego, nie tylko w dzisiejszym dniu.